plaża, która była przy Mosirze, czyli przy pływalni, w tym roku również funkcjonowała. Cieszyła się dużym powodzeniem, natomiast o innych na dzisiaj nie planuję. Myślę o tym, by rozpocząć projekt, przygotowanie koncepcji budowy takiego basenu pływalni otwartej, bo to też jest potrzebne, bezpiecznej. Cóż, kamienica kamienicą, Dunaj jest Dunajcem, nie zawsze można korzystać z wody. Niekoniecznie jest to też bezpieczne. My staramy się zapewnić bezpieczeństwo i proszę mi wierzyć, no nie będę budował 10 plaż i stawiał po 2 ratowników, bo to chyba nie ma większego sensu. Ta przy pływalni spełnia swoje oczekiwania i jest taką logiczną konsekwencją w działalności. A coś na podstawie basenu otwartego na Łubince możemy się spodziewać, czy się podzieje? No przed chwilą powiedziałem właśnie, to że... właśnie w ramach rewitalizacji, tak? Nie, rewitalizacji, bo ten basen nie jest objęty rewitalizacją. Natomiast chcemy przygotować koncepcję, poszukać miejsca. Nie wiem, czy to będzie to samo, czy nie. Wszystko zależy. I wybudować basen otwarty, taki, który będzie w sezonie letnim no taką może i atrakcją, ale też miejscem wypoczynku dla sądeczan. W tym roku się dzierżawa kończy i nie mam zamiaru jej przedłużać. Rozważam możliwość sprzedaży tego terenu. On się nie nadaje pod inwestycje typu akwapark, o którym pan mówi? No nie, żaden akwapark. Proszę nie używać takiego sformułowania, bo za chwilę okaże się, że ja Nowak obiecał akwapark. Nie. Otóż ja nie wiem, czy się nadaje. Tam są pewnego rodzaju problemy gruntowe, ale to jest drugorzędne. Jeżeli będzie się nadawał, myślę, że też możemy o tym miejscu pomyśleć. A jeżeli nie, znajdziemy inne.